Panie marszałku, po raz kolejny w imieniu klubów opozycyjnych proszę o godzinę przerwy. Uważam, że ta tradycja w Sejmie było tak zawsze i nie przypominam sobie, żeby w ciągu ostatnich, poprzednich 8 lat jakikolwiek marszałek odmówił prawa do przerwy klubowi Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam, my o 8 latach. To była dobra tradycja. Te obrady są bardzo trudne i uważam, że kluby mają prawo do tej godzinnej przerwy, tym bardziej, że zamknęliśmy etap wystąpień klubowych, przechodzimy do pytań. I to jest dobry czas na tę przerwę i mam nadzieję, że pamiętając o dobrej tradycji, pan marszałek dla klubów opozycyjnych tę przerwę ogłosi. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani marszałek.